Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia bardzo się wyludnia. W ciągu zaledwie 10 lat z 41 miast i gmin ubyło ponad 220 tysięcy osób. To mniej więcej tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Sosnowca. Paweł Jędrusik. Pani Adelaida z Bytomia po latach doczekała się nowego mieszkania komunalnego. To, w którym mieszkała do tej pory, nie nadawało się już do życia. Podoba mi się. No, to jest mój prezent na urodziny. 83 lata czekałam. No, ale wreszcie się doczekałam i ładnie, ślicznie, jak w bajce. Ale w Bytomiu nie każdy chce mieszkać, żeby nie powiedzieć, że wiele osób nie chce tu mieszkać. Świadczą o tym statystyki. Według danych zebranych przez GZM to właśnie Bytomiowi najbardziej ubywa mieszkańców. W 10 lat miasto skurczyło się o prawie 27 tysięcy osób. Mimo to władze miasta próbują zachęcić do zamieszkania w Bytomiu. Po pierwsze inwestujemy mocno w infrastrukturę mieszkaniową, ale zarówno tą gminną, jak i tą wspólnotową, czyli prywatną. Dzisiaj już możemy pokazywać konkretne zrealizowane projekty na wspólnotach mieszkaniowych, czyli na prywatnej własności, która zyskała na wartości dzięki temu, że pozyskaliśmy na to dofinansowanie unijne. Nadal w Bytomiu ceny nieruchomości są bardzo atrakcyjne. Oczywiście wpływ na spadek liczby mieszkańców ma także niż demograficzny, bo z podobnym problemem zmagają się inne miasta, w tym Chorzów. Tam w 10 lat ubyło 15 tysięcy osób. Na pewno będzie to jeden z tych elementów naszej strategii, na który będziemy mocno zwracać uwagę, ale odważne inwestycje, odważne podejście do miasta, planowanie tego miasta architektoniczne również będzie miało wpływ na to. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie jednak patrzyło przychylniejszym okiem na Chorzów. Spośród wszystkich 41 miast i gmin w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii tylko w 14 z nich liczba mieszkańców się zwiększyła. To, co nas niepokoi, jest tutaj skala tego zjawiska w metropolii, która jest większa niż średnia krajowa. I według danych z GUS-u, według naszych analiz, w ciągu ostatnich 5 lat, czyli kiedy powstała metropolia, w naszym organizmie miejskim ubyło ponad 100 tysięcy osób. Wśród tych, którzy mają dodatni bilans migracji, próżno szukać dużych miast. Liderem wzrostu liczby mieszkańców są niespełna 9-tysięczne Wyry, w których w 10 lat przybyło prawie 1200 osób. Na pewno takim działaniem, które podjęliśmy już naprawdę wiele lat temu, to było stworzenie takiej polityki gmina Wyry dobre miejsce do zamieszkania. Czyli rozpoczęliśmy taką też akcję i promocyjną, i też podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu sprzedaży działek gminnych. W czołówce miast wyludniających się najbardziej są m.in. Świętochłowice, Zabrze czy Sosnowiec.